Aktualne. Wszyscy chcą tutaj wygrać, proszę Państwa. Ten mecz będzie zapamiętany. Tam był faul zdecydowanie, proszę bardzo. A jednak Krzysztof Radzki, proszę Państwa, i broni Artur Więckowski. Wielkim wysiłkiem łapie piłkę, brawo! Numerem 5 i teraz tak! To piękny akcji! Nie dał nic bramkarzowi, nawet nadziei. I 2-1 bramka. Proszę Państwa, czy zabierze się z tym? Nie, jednak. Zapętała mu się wśród nóg, ale co zrobi? Oddanie do tyłu będzie fał chyba, tak, proszę Państwa, rzut wolny z narożnika pola karnego. Pola karnego wykonywać będzie Leszek Bochcierna, proszę Państwa, i tak! Tak jest, 2-2! 2-2! Tak, gdyby Sagro do góry wmówiał ten pojedynek. Zależone zagranie, nie wiem, ale Piotr Kopliński rozpoczyna wykopę. Obieci się z piłką minut. Do prawej strony Bierna. Tracił piłkę, jest Czerwojewski. Jeden, drugi, odda strzał, ale na posterunku jest Kapliński. Długi wykop. Przejmuje mecz w Łodzi. Hubert Kozioł, proszę Państwa. Łodzi na nas na tarciu. Odda strzał, tak? Ale zablokowali. Spalony. Spalone, proszę Państwa. Dośrodkowanie, ale niestety nic z tego nie wyszło. Wybił się nie był Janusz Wodarski, ale strzał z daleka. Nic z tego nie będzie. Jest Czerwojewski na lewej stronie. Będzie ścinał do pola karnego na krótki słupek, ale nic z tego nie będzie. Piłka wybita. Ta piłka w pole karne, ale jest na posterunku Piotr Kapliński. Po Wilczyński, proszę Państwa, jest Piotr Kopański, który ubiegł, wykaże takie sytuacje i tak! 3-3, proszę Państwa!